Koźlek, jest ze mną Kamil Minda. Witam wszystkich. Kamil, czy nie jest ci trochę smutno z tym, że ten wasz pojedynek między tobą a Denisem trochę zszedł tak na drugi plan? Bo na wcześniejszej konferencji no było dosyć gorąco między wami, a teraz jednak trochę przeszło to na drugiego Denisa. Nie. Ja jestem takim zawodnikiem, że wolę swoje przekonania, swoje konflikty rozwiązywać w klatce niż takich potyczkach słownych. Bardziej mi pasuje bić się niż obrzucać się błotem. Czyli takie środowisko typowo freak fightowe. Czujesz się w nim dobrze, czy jednak nie do końca? No, na początku było mi ciężko, ale coraz lepiej się zaczynam odnajdywać w tym. I dużo jest tu potyczek słownych, jakichś dogadywanek i czasami wyrzucają sobie jakichś dziwnych rzeczy. No i dlatego ja nie odnajdywałem się, ale zaczynam po prostu rzucać na luz i niech się dzieje, co tam chce. Zauważyłem, że nie ma co po prostu się tutaj spinać. Co mówią, to mówią. Ostatnio tutaj jestem osobą, która jest stroną konfliktu, ale tylko takim widzem, bo kłócą się o mnie, że ktoś mi podał rękę, ktoś mi nie podał. No dla mnie to śmieszne, ale na razie tylko to obserwuję, no nie? Bo nie chcę się tego ustosunkować, bo dla mnie to nie na miejscu i takie trochę dno moralne, no nie? Bo no, że ktoś mi podał rękę, to ja jestem jakiejś drugiej kategorii człowiekiem. Dziwne. A co ty w ogóle uważasz o tej sytuacji, która była na między Denisem a Denisem i dzisiaj też ta cała klatka? Jak ty to widzisz? Nie no, coś nowego, coś ciekawego. Widzowie, zobaczyli klatkę do face to face'a, bo pewnie przewidzieli, że ochrona może nie poradzić sobie, jak ruszą na siebie tacy ponad 100-kilowi zawodnicy, bo na pewno by tego doszło. Dlatego taki nowy performance, trochę coś nowego, klatka. Całkiem fajnie. Szyba między nami, także nic nie można się na siebie rzucić. Coś nowego, ale na plus, no nie, coś fajnego. Sprzeda się na pewno. A z kim ty byś się widział w takiej klatce z takim mocno zaognionym konfliktem? Ja? Z Marcinem Neumannem. Marcinem Neumannem bardzo. Czyli to jest jakby twój następny przeciwnik, powiedzmy, którego masz na oku? Tak, mam go na oku, go śledzę cały czas, jego wszystkie kroki, wszystkie jego treningi, także niech się strzeże, bo będzie następnym. Myślisz, że ty jesteś w najbliższym czasie przynajmniej takim najmocniejszym przeciwnikiem dla niego? Dla Marcina? Tak, myślę, że Zenon może tak naprawdę pokazać pewnie swoich umiejętności. A jak oceniasz szansę Lizaka? Bo to jest twój kumpel w sumie z sali, z którym trenujecie w tym samym klubie. Ty z nim sparujesz? Mhm. Nie no, oceniam je bardzo wysoko, tak. 80% do 20% dla Lizaka. Lizaczenko ma bardzo dobrego skilla i dobre umiejętności, także wydaje mi się, że może pokazać naprawdę kawał dobrego MMA i ma determinację przede wszystkim. A ta determinacja może mieć kluczowe znaczenie w tym pojedynku. Mówiłeś na jednym z wywiadów właśnie, że jak sparowaliście, to że dosyć mocno od niego dostałeś i żeby Marcin się strzegł. Nie. Tak, jego ciosy robią naprawdę wrażenie, także Marcin musi się pilnować, bo może naprawdę mocno oberwać. A dla Lizaka? Następnego przeciwnika jakiego widzisz? Skoro go znasz, wiesz jak on trenuje? Adrian Cios chyba, to jest jego przeciwnik, tak? Chyba sobie coś do wyjaśnienia z tego, co widziałem. No bo w sumie też Adrian teoretycznie zabiera mu ten cały show tak naprawdę, bo nie jest jakby stricte w tej karcie podstawowej walk, tylko dochodzi w razie gdyby Marcin wygrał, a tak naprawdę i na pierwszej konferencji i tutaj, no Lizak praktycznie nic nie powiedział. No, podobnie jak w mojej sytuacji, to miało miejsce na konferencji, to ja miałem właśnie, ja mam walkę z Denisem Labrygą, a cały konflikt poszedł w stronę Denisa Labrygi, Denisa Zaleńskiego. Tak naprawdę to nas trochę, mnie, czyli Lizaka, to tak trochę to ominęło, te konferencje. No na pierwszej trochę ja miałem trochę ciężej, no bo musiałem. Znaczy akurat była zaognana sytuacja i podmiłem
z Denisem Labrygą, mieliśmy takie spinę, a tutaj akurat Denis Załęcki się naprawdę mocno odpalił, jak ze starych czasów Denis, no i narobił zamieszania. No i tak naprawdę ja byłem w cieniu, tak samo jak i Lizak, no nie przez Adriana Ciosa trochę. Ale myślisz, że to w sumie fajnie, że tak wyszło, że jakby nie miałeś takiej presji na konferencji i jakby mogłeś się bardziej na przykład skupić na walce i na przygotowaniach, że nie miałeś takiego nacisku, że kurde, poddymiam, albo że kurde, co ja zrobię, takiego, że nie musiałeś robić takiego wow? No nie wiedziałem, że tak to się rozwinie, bo wiesz, no jeśli idziesz na taką konferencję, to nie wiesz tak naprawdę, co się wydarzy. Idziesz i to wszystko idzie na żywo i cały scenariusz, nie ma żadnego scenariusza tak naprawdę, to wszystko prowadzący zadaje pytania i stara się prowadzić, kontrolować, ale to się często wymyka spod kontroli. No nie? Mówiłeś, że twoje socjale idą w górę, stajesz się coraz bardziej rozpoznawalny i jesteś w tych freakach. Chcesz kontynuować tutaj dalej swoją przygodę? No jak najbardziej, mam kilka walk podpisanych, mam możliwość walczenia w federacjach sportowych, chcę po prostu... Dobrze się tutaj czuję, chcę po prostu zrobić dobre show, dobrą waleczkę. I wydaje mi się, że stanę się taką gwiazdą niedługo już. Bo już jestem, ale będę jeszcze większy. Czy chciałbyś zająć miejsce Marcina Neimana, czy chcesz jakiś inny tytuł? Nie chcę być cesarzem. A kim byś chciał? Nie chcę być cesarzem, wolę być księciem. A nie królem? Nie, albo hrabią. Takim hrabią bardzo. Czy byłaby pełna nazwa hrabia księstwa? Czy jak by było? Może być hrabia księstwa. Albo hrabstwa. A jeszcze powiedz mi, masz przygotowany gameplan na tą walkę? Chcesz skończyć szybko? Czy chcesz go trochę pomęczyć? Wiesz, to będzie bardzo ciężka walka ze względu na to, że to jest na jego zasadach, to jest K1 i ja muszę się dostosować do jego warunków. W MMA no to walka mogłaby się bardzo skończyć szybko, gdyż nie ma liczeń tak naprawdę i jeśli ktoś jest podłączony, no to się kończy tą osobę, a tutaj podnosi sędzia, liczy, zawodnik może dojść do siebie i tak w kółko i to się rozgrywa na trzy rundy się rozkłada cała ta walka i może trwać, tak? A widziałeś poprzednią walkę Denisa z Dawidem Załęckim. Ona była strasznie wyrównana i gdyby nie ta noga Dawida, to myślisz, że jakby skończył się ten pojedynek? Nie wiadomo. Mógłby Dawid to wygrać. Nie? A teraz miał włączyć z Lebanerem. Ty wiedziałeś, że to się tak skończy, że on nie przyjedzie, nie pojawi się, czy jednak miałeś nadzieję, że dojdzie do tego pojedynku? Bo było dużo spekulacji właśnie na ten temat. Tak, były spekulacje na temat Lebanera, że nie przyjedzie i zrezygnuje? Tak, no bo że to już by była, że on już miał takie sytuacje i że... Sprzedał bilety i, no i wystarczy mu. Po co mu więcej? No bilety sprzedane, ludzie kupili, ludzie chcieli zobaczyć Lebanera. I teraz co? No i na szczęście Tomek Starera uratował całą sytuację, bo jest godnym zastępcą. I jak oceniasz tą walkę? Myślisz, że... Bardzo mocno. Z tego co wiem, miał... Dawid Załęcki miał kilku przeciwników, a wybrał sobie najmocniejszego, dlatego chwała dla niego też. No nie? Naprawdę, byłem pod wrażeniem tego, że tak, po prostu wybrał sobie najlepszego. A wiesz, kogo miał proponowanego? Już nie chcę tutaj, chyba nie mogę nawet mówić, bo to już jest nieważne nawet. A zobaczymy ich na przykład następnej gali? Nie wiem. To już musisz pytać włodarzy. Okej. Ja ci bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.